Rady 27 sesji Rady Gminy Siedlec. Że w obradach na tą chwilę uczestniczy 10 radnych na 15. Uchwały i decyzje, które będziemy podejmować, są prawomocne. Tutaj informuję jednocześnie, że spodziewam się jeszcze 4 radnych, dlatego tak troszeczkę przedłużałem. Na pewno dotrze na 100% wiceprzewodniczący pan Robert Winiarz. W tej chwili jest zajęty, jest z panem posłem, ale z tego co wiem, już do nas jedzie. Tak, tak, zapraszamy. Czy tam jest... Miejsce jest. Szanowni Państwo, witam na dzisiejszej sesji pana przewodniczącego Rady Powiatu, pana Andrzeja Witę. Witam panią Mucę Oliniczak, członka zarządu powiatu. Miło jest gościć wśród nas pana prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, pana Eugeniusza Konieczka. Witam pana wójta z pracownikami, sołtysów, wszystkich radnych, jak również media. Szanowni Państwo, w materiałach otrzymaliście porządek obrad. Chciałbym prosić Państwa radnych o pozytywne zaakceptowanie jednej zmiany, a mianowicie proponuję wstawić do porządku obrad, do punktu D, jednej uchwały, a mianowicie jednego punktu, a mianowicie punktu 8d o brzmieniu podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączonych. Drodzy Państwo, ta sprawa wyniknęła w trakcie i niemożliwe było, tam jest przesunięcie jednego dnia. Państwo w materiałach otrzymaliście, chodzi o to, żeby szkoły mogły rozliczać nauczycieli, którzy wykonują różne czynności w zależności od, to znaczy mają mieć ustalone pensum w zależności od wykonywanych czynności, bo nie tylko są nauczycielami, ale też opiekunami, też w świetlicy i tak dalej. W szczegółach to później wyjaśni pan Jasztal. Bardzo bym prosił, żebyście państwo radni pozytywnie opowiedzieli się za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad. Czy państwo radni wyrażają zgodę na wprowadzenie tego punktu do dzisiejszego porządku? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wobec powyższego dzisiejszy porządek będzie przedstawiał się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przejęcie protokołu z 25 i 26 sesji Rady Gminy Siedlec. Punkt czwarty, interpelacje i zapytania. Punkt piąty, informacja z prac międzysesyjnych, podpunkcie A, wójta gminy Siedlec, piąty punkt B, przewodniczących stałych komisji gminy, Rady Gminy Siedlec i w punkcie piątym C, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec. W punkcie szóstym, przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Siedlec za pierwsze półrocze 2016 roku. W punkcie siódmym, wyrażenie opinii w zakresie zamiany części działki numer ewidencyjny gruntu 71 w Jaromierzu na część działek oznaczonych numerami 91/2, 92/1 i 92/3. Punkt ósmy, podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A, zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok w podpunkcie ósmym B. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części miejscowości Grójec Wielki. W punkcie 8 C. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Siedlec. Punkt 8 D. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony. Punkt 9. Wolne głosy, wnioski i informacje. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie trzecim, przyjęcie protokołu z 25. i 26. sesji Rady Gminy Siedlec. Informuję, że nie wpłynęły uwagi do powyższych protokołów. Wobec powyższego, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem
protokołu z 25 i 26 sesji Rady Gminy Siedlec. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada protokoły przyjęła jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie czwartym, interpelacje i zapytania. Bardzo proszę, kto z Państwa w tym punkcie chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Andrzej Skiba. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pana radnego, bardzo proszę. Ja chciałbym zasygnalizować problem przepełnionych autobusów, które kursują, wiem, że to są linie prywatne, które kursują na trasie Wolsztyn z Wąszyń. Zgłaszają mi to mieszkańcy naszej gminy, młodzi ludzie, którzy dojeżdżają do szkół w jednym i w drugim kierunku i te autobusy o godzinie przed szką, to nie wiem, tam jest 7:20 i później powrotny ten od 14 są przepełnione i w związku z tym pytanie do pana wójta, do urzędu, czy my jako gmina możemy w tym temacie coś zadziałać, bo sytuacja naprawdę jest katastrofalna i wszystko jest dobrze, dopóki się nic nie stanie. Jak się coś stanie, to będzie duży hałas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Ewa Weil. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja w imieniu mieszkańców Kiełpin chciałam zgłosić wniosek, który dotyczy nierówności na drodze Siedlec-Kiełpiny oraz na drodze przy kaplicy. Spowodowane to jest pracami wodociągowo-kanalizacyjnymi i te nierówności potem pozostały, nie zostały naprawione i w tej chwili są takie dosyć duże, niebezpieczne uskoki. Szczególnie chodzi mi tutaj o teren kaplicy, przy kaplicy, gdzie dużo osób się przemieszcza. Późna pora może spowodować tutaj no, jakieś obrażenia czy niebezpieczeństwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tutaj jeszcze informuję Państwa sołtysów, że wzorem wszystkich pozostałych sesji wcześniejszych na sali gości pan Konkolewski jako przedstawiciel starosty w zakresie dróg. I jeżeli są pytania, to bardzo bym prosił w tym punkcie, bo później pan Konkolewski może nas opuścić. Jeżeli takie pytania do dróg powiatowych państwo macie. Bardzo proszę. Dziękuję. Nie ma pytań. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy 11 radnych. Dotarł pan radny Makowiak. Skoro nie ma pytań, proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5 dzisiejszego porządku. Informacja z prac międzysesyjnych i w tym punkcie poproszę pana wójta Jacka Kolesińskiego. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 5b. Informacja z prac międzysesyjnych przewodniczących stałych komisji rady gminy Siedlec i poproszę w zastępstwie pana przewodniczącego panią Ilonę Słowiak. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego w okresie międzysesyjnym spotkała się dwa razy. Pierwszy raz to było wspólne posiedzenie komisji. Pozytywnie zaopiniowała sprawę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Grójca Wielkiego i również pozytywnie zaopiniowała zamianę drogi w Jaromierzu. Dziękuję bardzo. Poproszę panią Ewę Waj, przewodniczącą Komisji Budżetowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Komisja Budżetu i Finansów w okresie międzysesyjnym obradowała jeden raz, dokładnie było to 20 września. Głównym powodem spotkania były zmiany w uchwale budżetowej, które ma miejsce dzisiaj i dotyczą one przede wszystkim zwiększonych dochodów o kwotę ponad 900 tysięcy oraz ich rozdysponowania. Chciałam tutaj wskazać, że z oszczędności, które zostały zrobione na inwestycjach na drodze w Mariankowie i na drodze w Zakrzewie, pieniądze zostały przekazane na dokończenie dróg w Siedlcu na ulicy Okrężnej i Akacjowej w kwocie 210 tysięcy złotych. Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W zastępstwie przewodniczącego Komisji Oświaty poproszę pana Stanisława Jedlińskiego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia spotkała się jeden raz na Komisji Wspólnej. Omawiano materiały dotyczące dzisiejszej sesji. Dziękuję. Pan Andrzej Skiba, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu Przewodniczącym. W tym momencie na obrady naszej Rady dotarł pan Radny Tyszpier. Informuje, że w obradach uczestniczy 12 radnych na 15. Punkt 5c.
informacja z prac międzysesyjnych przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Szanowni Państwo, pan wiceprzewodniczący uczestniczył w święcie wikliniarskim w Nowym Tomyślu. Podobnie jak i radni, i tutaj radnym uczestniczącym również bardzo dziękuję. Uczestniczyliśmy w dożynkach powiatowo-gminnych w Chobienicach. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, a szczególnie sołtysom, którzy przyczynili się do tego, że ich drużyny również wystąpiły w turnieju sołectw. 22 tutaj wspólnie z wójtem uczestniczyłem w rozpoczęciu dostosowywania szpitala wolsztyńskiego do wymogów. Konkretnie wybiliśmy pierwsze łopaty wśród również pozostałych samorządów. 20 miałem spotkanie z przewodniczącym Przemętu i tu tak jak wójt szczegółowo, to ja powiem w sprawie współpracy. Oprócz tego przewodniczący, wiceprzewodniczący uczestniczył w komisjach. Jednocześnie informuję, że miałem dwie interwencje mieszkańców. Jedna interwencja została załatwiona pozytywnie. Mam nadzieję, że ta druga interwencja również będzie pozytywnie załatwiona. Szanowni Państwo, to tyle. Mam informację, że dotarł pan przewodniczący Robert Winiarz, więc już powinien być. Akurat teraz informuję Państwa, że w obradach dotyczy 13 radnych na 15. Do końca sesji będziemy chyba w komplecie. No muszę teraz czekać, bo jak już powiedziałem, że jest. Jak już powiedziałem, że jest. Dzień dobry bardzo. Witam bardzo serdecznie pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana, bardzo przepraszam, jeśli się pomylę, tak mam zapisane, pan Parda Błażej, prawda? I tak jak już powiedziałem, Robert Winiarz zasilił nasze szeregi, więc uczestniczymy w sesji w ilości 13 radnych na 15. Sekundkę, pytanie tylko do przewodniczącego. Szanowni Państwo, korzystając z tak zacnego gościa, ja myślę, że byłoby wskazane, że nie będziemy czekać, aż gość będzie z nami do końca. Zapraszamy do samego końca, ale tu wiem, że pan poseł się spieszy, więc bardzo proszę, tu jak gdyby troszeczkę porządku nie zmieniamy, ale wprowadzamy możliwość wypowiedzenia się pana posła, który, ja mam nadzieję, nam coś obieca. Dziękuję bardzo. No, obiecywać niczego nie będę. Dziękuję, że mogę zabrać głos i uczestniczyć chociaż chwilę, bo też jeszcze mam inne obowiązki. Nasz ten okręg taki jest nieszczęśliwy, że niestety z Piły, a jestem z Piły mieszkańcem, no tu rodzenia trochę daleko tutaj w te krańce, ale to tym bardziej się cieszę, że mogę dzisiaj być na sesji. Ja powiem szczerze, że właśnie takie mniejsze ośrodki i gminy, które często są zapominane gdzieś tam w Warszawie, czy większe aglomeracje, właśnie musimy zwrócić szczególną uwagę na te ośrodki i problemy, bo umówmy się szczerze, że większość ludzi mieszka właśnie w mniejszych miejscowościach i mniejszych miastach, a niekoniecznie w Warszawie czy w Poznaniu, a póki co trochę ta polityka wygląda tak, jak gdyby przede wszystkim to były główne miasta i większość ludzi tam mieszkała. Ja życzyć mogę wam, żeby nie przedłużać owocnych prac. Słyszałem, że tutaj już powoli przymiarki do budżetu będą. Ja pracuję w Komisji Finansów Publicznych i wiem, jaka to jest też ciężka praca. Prędzej też byłem radnym w Pile w Komisji Budżetu, więc pamiętam te budżety. Życzę wam tego, aby nigdy nie trzeba było niepotrzebnie się zadłużać i żeby wyjść na prostą, bo dzisiaj rzeczywiście ten nasz budżet krajowy trochę jest bardzo obciążony i wiem, jak to teraz się odbija trochę negatywnie na pewnych członach. No to może tyle. No, dziękuję jeszcze raz i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Ale tutaj mówiąc o tym, że nam poseł coś obieca, to ja naprawdę nie żartowałem.
i dlatego taki trochę niedosyt. Ja bym chciał, żeby pan poseł powiedział albo obiecał nam, że będzie naszym stałym gościem. Właśnie, bo... to chciałem powiedzieć, tak, tak, tak. Obiecuję, że jeszcze się spotkamy. Bardzo się cieszę, dlatego że tutaj pragnę poinformować, to nie jest tak całkiem zupełnie, że my tu jesteśmy zapoznani. Gmina Siedlec w Warszawie powinna być znana, przynajmniej z racji tych posłów, którzy nas tutaj i odwiedzali, i odwiedzają, a tak dość systematycznie nas odwiedzają, dlatego też moje oczekiwanie w stosunku do pana posła, że będzie naszym stałym gościem. A tu jeszcze pan sołtys się zgłasza. Panie sołtysie, bardzo proszę. Nie rozsłyszałem, z jakiego ugrupowania, bo nie przedstawił się pan poseł. Błażej Parda, Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Zapraszam na kawę i oczywiście, tak jak powiedziałem, zawsze pan poseł będzie mile widziany w naszych murach. Dziękuję uprzejmie. Jak pan widzi, chwila nieuwagi i od razu jest riposta, także to nie jest tak jak w Warszawie. Tam macie trochę więcej spokoju, bo tam was tylko prasa atakuje. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji, a mianowicie punkt 6, przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Siedlec za pierwsze półrocze 2016 roku. Bardzo proszę pana wójta. Akurat, że może w nie najlepszym momencie pan poseł do nas dotarł, bo zaraz powie, że jak nam wzrastają dochody, to może by coś nam obciąć na tą Warszawę, bo niestety tak to w tej chwili wygląda, ale cieszę się bardzo i zapraszamy w imieniu, tak jak mówił pan przewodniczący, na pewno radnych i mieszkańców na to, żeby częściej do nas zaglądać, a warto, z chęcią też pokażemy i naszą gminę, i naszych przedsiębiorców, bo jest co pokazywać. Drodzy państwo, budżet 2016 roku uchwaliliśmy wspólnie 15 grudnia. Wtedy określiliśmy sobie wstępnie nasze dochody na 38 043 271 zł, natomiast wykonanie na kwotę 36 043 271 zł. Natomiast dzięki wzrostowi naszych dochodów na dzień, na czerwiec, przewidujemy, że także oczywiście przyczyniło się do tego 500+. Jeżeli można, wspieram się tutaj panią skarbnik, żeby jakieś gafy nie strzelić. Drodzy państwo, nasz budżet wynosił 46 859 69 zł i 66 groszy, także jak widzicie, bardzo dokładnie jest rozliczony, włącznie z tą częścią najdrobniejszą. Drodzy państwo, udało nam się wykonać budżet, czyli przeprowadzić wzrost dochodów na 51% i 0,75, natomiast nasze wydatki wyniosły 44%. Oczywiście tutaj nasze wydatki troszeczkę jeszcze wzrosną z tego względu, że większość naszych inwestycji jest przewidziana na drugą połowę roku, czyli my je dopiero kończymy. Cieszy jednak to, że wzrosły nam dochody. 2% mniej więcej wzrostu dochodów to bardzo dużo. Dzięki temu też, mimo takiego obciążenia, z jakim szanowna Rada i my ruszaliśmy, udaje się pewne rzeczy z optymizmem realizować i planować pewne wydatki na rok przyszły, o czym już wspomniała pani Ewa, bo także na tych komisjach na te tematy rozmawiamy. Drodzy państwo, na rzecz 30 czerwca 2016 roku nasze zadłużenie wynosiło 15 150 000 zł, co stanowi 32% i 33% budżetu gminy. Przypominam tylko, że rozpoczęliśmy z zadłużeniem 55%. Oczywiście w części przyczyniło się do tego 500+, ale naprawdę udało nam się dzięki spłatom i odpowiedzialnej polityce doprowadzić, że to nasze zadłużenie, nawet gdyby nie było 505, to stanowiłoby około 38-37% budżetu, co jest jak na ten krótki okres, półtora roku, mam nadzieję, że także w państwa opinii, bardzo pozytywnym określeniem. Spłaciliśmy kolejne 2 miliony obligacji, natomiast jeżeli chodzi o bardziej szczegółowe omówienie budżetu, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, poproszę panią skarbnik. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Siedlec za pierwsze półrocze 2016 roku. Planowany budżet po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił 46 851 059 zł 66 groszy, z czego dotacje celowe wynosiła 13 904 642 zł i 83 groszy, natomiast dochody majątkowe 649 tysięcy. Plan wydatków po zmianach na koniec czerwca wynosił 44 851 059 zł i 66 groszy, z czego wydatki majątkowe wynoszą 3 2386 zł i 2 grosze. Natomiast wydatki na zadania zlecone wynoszą 12 802 412 zł i 83 grosze. W planie wydatków przewidziane są dotacje dla instytucji kultury w wysokości 806 049 zł, dotacje dla klubów sportowych, to znaczy dla Ludowego Zespołu Sportowego z terenu gminy w wysokości 125 000 zł, dotacja dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości 500 tysięcy, dotacja dla działalności spółek wodnych w wysokości 13 700 zł oraz dotacja dla organizacji pożytku publicznego w celu promocji gminy w wysokości 5 tysięcy zł. W pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 24 244 506 zł 93 grosze, co stanowi 51,75% planu. Na ogólną kwotę dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 24 142 180 zł 99 groszy oraz dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 102 325 zł 94 grosze. Jedną z najistotniejszych pozycji w dochodach stanowią podatki i opłaty lokalne. Dochody z tego tytułu wykonano w 54,87% planu, co przekłada się na kwotę 3 878 244 zł i 1 grosz. W tym podatek od nieruchomości zrealizowany został w wysokości 2 562 164 zł 37 groszy. Podatek od środków transportowych w kwocie 378 317 zł 84 grosze. Podatek rolny i leśny w wysokości 378 659 zł i 65 groszy. Na należności zaległe w pierwszym półroczu 2016 roku zostało wystawionych 254 upomnień na kwotę 160 263 zł i 10 groszy oraz 154 tytuły wykonawcze na kwotę 81 107 zł i 80 groszy, w tym 8 tytułów na koszty upomnienia, z czego zrealizowano 76 tytułów na kwotę 26 609 zł i 70 groszy. W pierwszym półroczu 2016 roku rozpatrzono 11 podań o odroczenie terminu płatności podatku i wydano 10 decyzji pozytywnych. O rozłożenie na raty rozpatrzono 6 podań i wydano 6 decyzji pozytywnych. Rozpatrzono również 17 podań o umorzenie zaległego podatku, wydając 6 decyzji pozytywnych w wysokości 5202 zł, w tym odsetek umorzono 2088 zł. Wydano 11 decyzji negatywnych. Stosunkowo wysoki wpływ na wykonanie dochodów miała subwencja ogólna wynosząca w pierwszym półroczu 2016 roku kwotę 8 794 572 zł oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 4 6 679 zł 11 groszy. Otrzymano również dotację celową na realizację programu rządowego 500+ w wysokości 2 559 565 zł. Realizacja budżetu po stronie dochodów według działu. Dział rolnictwo i łowiectwo, plan wynosił 614 841 zł 83 grosze, natomiast wykonanie 617 241 zł i 19 groszy. To jest 100,39% planu. W dziale leśnictwo nie
nie zaplanowano kwoty dochodów, natomiast wykonano w wysokości 1497,60 zł. W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 447,400 zł, natomiast wykonano 162,483,78 zł, to jest 36,32% planu. W dziale administracja publiczna plan wynosi 118,871 zł, natomiast wykonanie 65,135,51 zł. Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa plan wynosi 10,992 zł, natomiast wykonanie dochodów kształtuje się 9,780 zł, to jest 88,97% planu. Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa plan wynosi 7,000 zł, natomiast wykonanie również wynosi 7,000. Dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan wynosi 15,958,024 zł, natomiast wykonanie 8,150,672,44 zł, to jest 51,08% planu. W dział różne rozliczenia plan wynosi 15,116,793 zł, natomiast wykonanie 8,794,572 zł, to jest 58,18% planu. Dział oświata i wychowanie plan wynosi 1,545,410,79 zł, natomiast wykonanie 812,867,98 zł. Dział pomoc społeczna plan wynosi 12,484,628 zł, wykonanie 5,473,485,69 zł, to jest 43,84% planu. Dział edukacyjna opieka wychowawcza plan 39,840 zł, wykonanie dochodów na tym samym poziomie. Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wynosi 143,456 zł, natomiast wykonanie 92,127,70 zł, to jest 64,22% planu. Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wynosi 14,303,04 zł i wykonanie również w tej samej wysokości zostały wykonane dochody. Dział kultura fizyczna plan wynosi 3,5 tysiąca i otrzymaliśmy również dotację celową w tej wysokości. Wydatki w pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowano w kwocie 19,747,605,66 zł, co stanowi 44,03% planu. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki bieżące w wysokości 19,498,057,34 zł oraz wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 249,548,32 zł. Analizując wydatki, należy podkreślić, iż największą pozycją są środki poniesione na oświatę i wychowanie w kwocie 9,579,742,07 zł oraz na pomoc społeczną w kwocie 5,943,634,04 zł. Na administrację publiczną, to jest Rady Gminy, Urząd Gminy, Administrację Rządową, poniesiono wydatki w kwocie 1,815,466,68 zł. Wysoka Rado, ważną pozycję w wydatkach stanowi Fundusz Sołecki. Zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu 2016 roku na fundusz wynoszą 120,788,01 zł, co stanowi 27,68% planu.
Wydatki majątkowe poniesione w pierwszym półroczu 2016 roku to kwota 249 548 zł i 32 grosze, na którą składają się wniesienie wkładów do spółki komunalnej z Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sielcu w wysokości 140 000 zł. Realizacja budżetu po stronie wydatków według działu. Dział Rolnictwo i Łowiectwo, plan 725 941 zł i 83 grosze, natomiast wykonano 640 326 zł i 90 groszy. Dział Leśnictwo, plan 2,5 tysiąca zł, realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku. Dział Transport i Łączność, plan wynosi 2 087 874 zł 76 groszy, natomiast wykonanie 131 459 zł i 18 groszy. Dział Turystyka, plan wynosi 23 022 zł i 1 grosz, natomiast wykonanie 6 987 zł i 48 groszy. Gospodarka mieszkaniowa, plan wynosi 250 957 zł i 24 grosze, wykonane wydatki 46 521 zł i 92 grosze. Działalność usługowa, plan wynosi 32 500, wykonanie wydatków 15 533 zł i 85 groszy. Dział Administracja Publiczna, plan wynosi 3 915 221 zł, natomiast wykonanie 1 815 466 zł i 68 groszy. Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa, plan wynosi 10 992 zł. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku. Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa. Plan wynosi 774 tysiące. Wykonanie wydatki na poziomie 116 222 zł i 57 groszy. Dział Obsługa Długu Publicznego. Plan wynosi 515 tysięcy, wykonanie 226 640 zł i 70 groszy. Dział Różne rozliczenia. Plan wynosi 417 804 zł i 19 groszy. Są to rezerwy budżetowe. Dział Oświata i Wychowanie. Plan wynosi 18 880 003 zł i 60 groszy, natomiast wykonanie 9 579 742 zł i 7 groszy to jest 50,74% planu. Dział Ochrona Zdrowia, plan wynosi 200 000 zł, wykonanie 88 772 zł i 25 groszy. Dział Pomoc Społeczna, plan wynosi 14 407 944 zł, natomiast wykonanie 5 943 634 zł i 4 grosze. Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza, plan wynosi 88 313 zł, natomiast wykonanie wydatków 31 902 zł i 77 groszy. Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, plan wynosi 1 237 458 zł i 80 groszy, wykonanie 554 171 zł i 65 groszy. Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, plan wynosi 1 059 513 zł i 17 groszy. Natomiast wykonanie 517 196 zł i 14 groszy. Dział Kultura Fizyczna, plan wynosi 221 987 zł i 6 groszy. Wykonanie 33 027 zł i 46 groszy. W pierwszym półroczu 2016 roku 12 razy dokonano zmian budżetu i w budżecie, z tego 4 razy dokonano zmian uchwałami Rady Gminy oraz 8 razy z zarządzeniami wójta.
wyniku zmian w budżecie po stronie dochodowej, jak i wydatkowej zwiększony został plan o kwotę 8 807 788 zł i 66 groszy. Planowany budżet zakładał nadwyżkę w wysokości 2 miliony złotych. Nadwyżkę zaplanowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan rozchodów zrealizowano w wysokości 100%. Na dzień 30 czerwca 2016 roku zadłużenie gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiło 15 milionów 150 tysięcy złotych. Kwota długu stanowi 32,33% planowanych dochodów. Realizacja zobowiązań wraz z należnymi odsetkami była regulowana zgodnie z przyjętymi w umowie terminach. Obecnej sytuacji ekonomicznej prognozowane wielkości budżetowych na poszczególne lata jest obarczona dużym ryzykiem, dlatego też z wielką ostrożnością podchodzimy do planowania i dokonywania zmian w prognozie poszczególnych źródeł, zarówno dochodów, jak i wydatków budżetu. Wszystkie dochody i wydatki w szczegółowości przedstawiłam Państwu na komisji wspólnej. Były pytania, na które odpowiadaliśmy z panem wójtem, także dziękuję za uwagę. Jeśli są jeszcze pytania, to proszę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Tak jak pani skarbnik powiedziała, na komisji wspólnej szczegółowo analizowaliśmy informacje o przebiegu wykonania budżetu. Tym niemniej bardzo proszę, jeżeli są jakieś pytania, bo rozumiem, że te wyjaśnienia, jakieś wątpliwości mogły się narodzić w trakcie, bardzo proszę, jeżeli są pytania, to w tym momencie. Informuję, że tą informację przyjmujemy bez głosowania, więc jeżeli nie będzie pytań, to rozumiem, że możemy ten punkt zakończyć. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, pytań nie ma, czyli wszystko zostało szczegółowo wyjaśnione na komisji wspólnej. Drodzy Państwo, jesteśmy na półmetku. Informuję, że dotarł na nasze obrady pan radny Wiesław Żydzik. Obradujemy w składzie 14 radnych na 15. Proszę zaprotokołować. I w tym momencie ogłaszam 15-minutową przerwę, ale jeszcze momencik. Wszystkich Państwa radnych poproszę dosłownie na 2 minuty do mnie do biura. Tak, jedna taka sprawa organizacyjna, niezwiązana z głosowaniem. Bardzo proszę Państwa radnych do mnie do biura. Dziękuję. Thank you.